Transpłciowi studenci UJ wybiorą imię, którym ma posługiwać się wykładowca. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzono narzędzie, które ma pomóc osobom transpłciowym i określającym siebie jako niebinarne. Systemy uczelni będą wyświetlać imię danego studenta zgodne z płcią przez niego odczuwaną. O sprawie informuje Radio SK. Według rozgłośni, w systemach internetowych UJ dokonano zmian, których przyczyną były odczucia osób transpłciowych i niebinarnych. Niektórzy bali się braku akceptacji, więc nie brali udziału w zajęciach, a w końcu dopadało ich załamanie nerwowe, podano. Chodzi o to, że dana aplikacja z systemu uczelni przedstawiała studenta zgodnie z tym, czy jest kobietą lub mężczyzną, według imienia nadanego przy narodzinach. Ta praktyka została przez władze uniwersytetu zmieniona. Studenci z organizacji Tęczuj poprosili o interwencję. SK podaje, że w ten sposób powstała specjalna nakładka informatyczna do uczelnianych systemów takich jak USOSWEB i Pegas czy na platformie Microsoft Teams. Taka osoba w systemach informatycznych może funkcjonować na uniwersytecie pod danymi, których używa na co dzień, pod imieniem, którego używa na co dzień, powiedziała Katarzyna Jurzak, kierowniczka działu do spraw bezpieczeństwa i równego traktowania, Bezpieczni UJ. Jedna ze studentek stojących za tym pomysłem oznajmiła, że osoby transpłciowe spotykają się czasem z niechęcią prowadzących. Wykładowca albo po prostu odmawiał zwracania się danym imieniem do danej osoby, albo kompletnie ignorował taką osobę, albo nie chciał wpuszczać takiej osoby na zajęcia, powiedziała. W Kalifornii poszli dalej, bowiem więźniowie będą osadzani zgodnie z płcią, którą sami wybiorą. Gubernator amerykańskiego stanu Kalifornia Gavin Newsom podpisał w sobotę ustawę, zgodnie z którą przy osadzaniu w więzieniach osób transpłciowych będzie brana pod uwagę ich tożsamość płciowa. Na tej podstawie mogą one trafić do placówki dla mężczyzn lub kobiet. Zgodnie z przyjętą ustawą funkcjonariusze muszą pytać takie osoby, czy identyfikują się one jako niebinarne, transpłciowe czy interseksualne. Na tej podstawie więźniowie mogą poprosić, aby umieścić ich w placówce dla kobiet lub mężczyzn. Według nowego prawa kalifornijski Departament Więziennictwa i Rehabilitacji nie może odrzucić takiego żądania, sugerując się wyłącznie wyglądem zewnętrznym więźnia lub deklarowaną przez niego orientacją seksualną. Ustawa zakłada jednak, że taka prośba może zostać odrzucona, jeśli pojawią się obawy związane z zarządzaniem lub bezpieczeństwem. W przypadku odmowy osadzony musi otrzymać pisemne oświadczenie z wyjaśnieniem tej decyzji. Więźniowi będzie też przysługiwało prawo odwołania się. Osadzony może oprócz tego w dowolnym momencie zgłosić służbom obawy związane ze swoim bezpieczeństwem lub zdrowiem. W takiej sytuacji trzeba będzie ponownie ocenić, czy przebywa on w odpowiednim miejscu. Nowe prawo zobowiązuje ponadto funkcjonariuszy, aby zwracali się do transpłciowych więźniów zgodnie z wybranymi przez nich zaimkami. Jak czytamy na portalu internetowym dziennika New York Post, do tej pory osoby transpłciowe były często umieszczane w danej placówce na podstawie płci przypisanej przy ich narodzinach. Przeciwnicy uważali, że taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla transpłciowych kobiet, które są umieszczane w więzieniach razem z mężczyznami. Podobne prawo zostało przyjęte w 2018 roku w Connecticut. Osadzanie więźniów w oparciu o ich tożsamość płciową stosowane jest także w Nowym Jorku, Rhode Island i Massachusetts.